lody ekipy. Chcesz wygrać? Tak! No to no bardzo dobrze, ponieważ w dzisiejszym odcinku będzie taka właśnie możliwość. Z tego powodu, że mamy przygotowane 5 lodów ekipy. Oczywiście, że tak to ujmę, to nie są do końca lody ekipy, bo są papierki po lodach ekipy. Z tego powodu, że w momencie, gdybym je poukrywał po ogródku, to mogłyby się roztopić, więc niestety, ale prawdziwych lodów nie mamy. Ale w lodówce teraz, jak widzicie na przebitce, mam ponad, albo nawet równo 20 lodów ekipy, które w dzisiejszym odcinku będzie mogła wygrać moja siostra. I uwaga, jakie są zasady? Ty chowasz się w jakieś miejsce, nie wiem, pójdziesz do domu może, tak będzie najlepiej. Ja w tym momencie porozkładam gdzieś po ogródku lody ekipy i musisz znaleźć. I teraz uwaga, mamy tylko 5 papierków tam na tym stole, więc to nie jest jakoś mega dużo, więc musimy, prawdopodobnie będzie trzeba zrobić kilka rund. Więc robimy tak, ja rzucam te papierki po ogródku. Jeżeli znajdziesz wszystkie papierki, robimy drugą rundę i wygrywasz 5 lodów ekipy, które tutaj są. I w drugiej rundzie możesz wygrać kolejne 5. Wcześniej zobaczymy, czy tak ci będzie dobrze iść to znajdywanie, ale jeżeli nie uda ci się znaleźć tych 5 w pierwszej rundzie, to po prostu drugiej rundy nie robimy. To wszystko zależy od tego, jak długo to zajmie ci szukanie tych lodów ekipy. Ja mam nadzieję, że znajdziesz ich trochę więcej. Dobra, więc ty idziesz do domu i proszę nie podglądać, bo jak będziesz podglądać, to cię dojadę, rozumiesz? Dobra widzowie, więc uwaga, mamy bardzo ważne zadanie przed nami, czyli poukrywać 5 papierków po lodach ekipy. Ten aparat jest tak ciężki, to jest tragedia. Muszę zmienić rękę. Dobra, 5 papierków musimy pochować gdzieś po ogródku, pewnie mi pies pomoże. Milo, gdzie chowamy? Nie wiem, gdzie chowamy, nieważne. W każdym razie, dobra, musimy tak, ja już miałem taki pewien zamysł na to, gdzie mógłbym takie lody pochować, więc po prostu schowam w takich mało oczywistych miejscach, w takich, w których moja siostra, mam nadzieję, że nie będzie szukać, więc mam nadzieję, że gdzieś tam na czubku drzewa będzie idealnie. Dobra, uwaga, pierwszy lód ekipy wejdzie tu, w te pajęczyny. To są jakieś w ogóle ciężkie miejsce, ale mam nadzieję, że tutaj... O kurde, komar mi siadł na ręce. To tragedia. Dobra, tu chowamy pierwszego loda ekipy. Czy go znajdzie? To się okaże potem. A mi się wydaje, że miejsce na kryjówkę jest całkiem dobre. Tylko jedyne, czego się boję, to tylko, że ona będzie gdzieś podglądać tam w oknie, bo tu jest mnóstwo ogień z domu i jak ten cwaniak tam gdzieś stoi, to niedobrze, to bardzo niedobrze. Ale dobra, musimy schować gdzieś drugiego lodu ekipy, zostają jeszcze 4 lody ekipy. Tylko ja totalnie nie mam pojęcia, gdzie mogę to schować. Przysięgam. Normalnie nigdy ich nie chowałem, nigdy nie chowałem po ogródku niczego. Dobra, mamy tu, tu jest znowu jakaś taka sosna. Nie wiem, co to jest w ogóle za krzak. Pięknie schowany, mam nadzieję, że tu go nie znajdzie. Dobra, zostały jeszcze 3 papierki i uwaga, zostały jeszcze 2 te truskawkowe. Moja siostra najbardziej lubi truskawkowe, więc te truskawkowe trzeba ukryć najlepiej. Najlepiej z wszystkich. Ej, dobra, mam kolejne miejsce, w którym mogę schować takiego loda. I dam tutaj jej tego loda w sumie czerwonego, czemu nie? O, wypadły mi z rąk, ale uwaga, tu budka na ptaki. Tu jest, o kurczę, nie trafiłem. Tu jest kolejny lód ekipy. Tu go łatwo znajdzie, myślę. Kurczę, go tu bardzo dobrze widać. To nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Wiecie co, jednak damy tutaj cytrynowego, bo to jest bardzo łatwe. O, i ten cytrynowy nawet bardziej się ukrył, bo jest płaski, więc może na widoku mojej siostry nie będzie. I teraz pozostały nam ostatnie 2. Ostatnie 2 lody, czyli 2 truskawkowe. To musi być najlepiej schowany lód z wszystkich lodów. Milo, gdzie mam schować loda? Co? Powiedz, mordo, gdzie chowamy lody? Ten pies jedyne, co by chciał, to żebym go wypuścił z tego ogródka i pozwolił mu uciec. Nie jest najlepszy moment na to, żeby go wypuszczać. O, no schowam go gdzieś tu na górę w sumie. Czemu nie? Tu będzie jeszcze dosyć ciężkie miejsce. Dobra, myślę, że ukryty całkiem dobrze. I teraz ostatni lód ekipy, ostatni lód w tej rundzie, który musimy schować. Ja już wszystkie kryjówki chyba dałem. Już nie wiem, gdzie by można było jeszcze jakiegoś loda schować. Ej, to naprawdę ciężkie, że... Dobra, drzewa. W tej rundzie wygrywają drzewa. Chowamy wszystko w drzewa w sumie, myślę. Prawie wszystko. Wiecie co, jednak rezygnuję z drzewa. Zostawię sobie coś też na drugą rundę, ponieważ za łatwo byłoby, jakbym wszystko do drzew chował. Więc po prostu schowamy też w jakieś inne miejsce. I myślę, że takim innym miejscem może być gdzieś tutaj za domem. Na przykład sterta kamieni. Sterta kamieni. To jest ten czerwony, więc on musi być najlepiej schowanym lodem ekipy. Więc ja myślę... O, patrzcie, mam pomysł. Mam pomysł. Zrobimy go tak. Zgniecimy go. Teraz podniesiemy ten kamień i pod kamieniem. To jest najlepiej schowany lód ekipy. Mamy pochowane wszystkie 5 lodów ekipy. Idę po moją siostrę i rozpoczynamy szukanie lodów. Są poukrywane po całym ogródku. Tylko ważna sprawa. Za łatwo by było, gdybym powiedział ci szukaj i dopóki znajdziesz, więc mamy ograniczony czas na to, żebyś mogła je znaleźć. To jest dosyć sporo. Jest 5 lodów ekipy, na każdego loda ekipy masz dokładnie 1 minutę. Co oznacza, że łącznie mamy 5 minut. 5 minut na to, żebyś znalazła wszystkie lody ekipy. To jest, myślę, mało. Ale czekaj, czekaj, jeszcze nie zaczynaj. Jeszcze nie zaczynaj. Co ty oszukujesz tak? Ja już tutaj biorę stoper i rozpoczynamy startowanie. Ja tu daję minutnik, daję 5 minut i uwaga. Jesteś gotowa? Tak, jestem gotowa. Dobra, to uwaga. 5 minut, czas, start.
Dobra, widzę, że całkiem mądrze, że szukasz w jakichś krzakach. To faktycznie byłbym sobą, gdybym tam je schował. Ja ci nic nie podpowiadam, bo to by było za łatwe, jakbym ci coś podpowiadał. Nie, nie ma. Ja będę kontrolował czas stale, żeby ci mówić, ile ci zostało, jakby co. Znajdę ani jednego, to będę na siebie zła. Chciałbym ci tylko powiedzieć, że minęła właśnie prawie pierwsza minuta. Co oznacza, że już jednego rola ekipy tak jakbyś nie znalazła w sumie. To jest bardzo mało. Ale ty nie wiem. No ewentualnie później przeciągnę to, ale musisz biegnąć, bo przecież tutaj jest mało czasu. Więc musisz znaleźć jak najszybciej lody ekipy. Nie ma? No to szukaj szybko, no nie ma czasu, czas ci leci. Milo by ci mógł zdradzić, bo on widział wszystkie lody jak chowałem. Milo, szukaj, a nie mi przeszkadza. Milo, zostaw. Jak? Milo, to nie zabawa. To chodzi o życie. To chodzi o życie, lody ekipy to życie. 3 minuty ci zostało. Milo, zostaw. Powiem ci szczerze, myślałem o tej kryjówce, ale nie zrobiłem tego. No i co? Ja tam nie idę, tam jest dużo pająków. Ale przegapiłam już jakiegoś? No już z dwa lody przegapiłaś już, to już całkiem sporo. Najgorsze, że Milo tak za tobą biega. Kurczę, za trudne ci daję na pierwszą rundę chyba. Jest, dobra, jest pierwszy lud ekipy. Brawo, jeszcze 4 ci zostały, a chciałbym tylko zaznaczyć, że czasu coraz mniej, ponieważ zostało ci 1,5 minuty. Wiesz co, może sprawdzisz jeszcze raz w tym krzaku, gdzie był pająk, co? Nie, nie, nie było tam. Dobra, szukaj dalej, bo ci zostało mało czasu. O kurde, jest znaleziony drugi lud ekipy, dobra. Brawo, 30 sekund ci zostało, może znaleźć jeszcze jednego lada ekipy. Znalazłaś póki co 2 cytrynowe, to nie jest jakoś dużo. No, bo zaraz będzie dzwonek mi dzwonił. Jest, dobra, 3 lud ekipy znaleziony, dobra. Dobra, czas minął. Nie. Tak, tak, dzwoni. Już stop. To był 4. I to akurat truskawkowy tu był. Nie udało ci się go zdobyć. I teraz chodź, pokażę ci najlepszego, gdzie był. Ja już ci pokazuję, gdzie, bo to jest najlepiej schowany lud ekipy. Jaki mógł być schowany? Uwaga, jesteś gotowa? Nie. Ostatni lud ekipy jest schowany. Pod kamieniem schowany lud ekipy. To były najlepiej schowane lud ekipy tutaj. Dobra, zostały 2 lody truskawkowe, których nie znalazłaś. Więc dam ci teraz szansę w drugiej rundzie na to, żebyś właśnie te 2 lody mogła zdobyć. Więc tamte lody już są twoje. Możesz zdobyć teraz już tylko 2 lody. Więc idziesz do domu znowu, ja chowam te 2 lody i zaraz ci je znowu dam okazję znaleźć. Ale nie ma czegoś takiego, że jakieś takie trudne miejsca. No teraz już nie będą takie trudne. Teraz już dam łatwiejsze, żebyś mogła to znaleźć. No ale będziesz miała na te 2 lody tylko 4 minuty, czyli 2 minuty na jedno. A jak znajdę jeszcze te 2, no to co? No to koniec odcinka. A jeżeli nie znajdziesz, to ja te 2 lody jem na twoich oczach. Cytrynowe. No to coś cytrynowe. Dobra, wracaj do domu, ja idę to schować. Dobra, widzowie, mamy 2 lody ekipy. Słyszałem, że zamknęła drzwi, więc możemy teraz spokojnie je schować. Więc myślę, że trzeba znaleźć jakieś odpowiednie miejsce na te lody. Odpowiednie. Myślałem, że szybciej znajdzie tam te lody. Okazało się, że dosyć długo jej to zajęło. No i nie znalazła wszystkich, znalazła tylko 3, aczkolwiek już się bałem w połowie, że nie znajdzie żadnego. Bo dopiero tak pod koniec znalazła wszystkie 3 pod rząd. Trzeba gdzieś to schować. I myślę, że gdzieś na trampolinie byłoby naprawdę mocno to schować. Więc ja. Mam chyba pomysł. Pierwszy lód ekipy zostanie schowany w tym miejscu. To jest, myślę, bardzo dobre miejsce na schowanie loda ekipy. Jest on tutaj bardzo widoczny, ale można go pominąć, można go nie zauważyć. Chociaż, kurde, widać go bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Dobra, ja wiem, gdzie go dam. Jednak dam go w tym miejscu. Tutaj będzie trochę trudniej i zegnę go na pół, żeby było trochę ciężej. To w tym miejscu lód ekipy. Jeszcze najlepiej pionowo, jakbym go postawił. W ogóle. O. W ten sposób lud ekipy jest schowany. To myślę, że jest bardzo dobra kryjówka i myślę, że jej tak łatwo nie znajdzie. Jestem cały zgrzany, bo świeci słońce, jest mega dobra pogoda, więc teraz bardzo fajnie, bo będziemy mogli więcej takich vlogów kręcić, ale źle zrobiłem, że założyłem czarną bluzę i już jestem spocony. Ale dobra, ostatniego loda ekipy trzeba gdzieś schować i wydaje mi się, że to musi być trudne miejsce. To musi być tamto, jest takie w miarę, ale to, co teraz zrobię, musi być bardzo trudnym miejscem, więc myślę, że... O! Tu są taczki. I jakbym tutaj sobie zostawił takiego loda ekipy, to myślę, że to jest bardzo dobre miejsce, w którym raczej nie powinna znaleźć żadnego
Chociaż myślę, że tego przy trampolinie znajdzie. Tego raczej nie, więc zobaczymy. Chociaż może akurat znajdzie, no to wtedy mi nie dostaniesz żaden lód. Smutno. Dobra, wołam ją. Dwa lody ekipy do znalezienia. Jesteś gotowa? No, ale ile mam czasu? Masz 4 minuty na to. 5. Nie, 5 minut było na 5 lodów. Nie. To i tak ja ci daję bardzo dużo czasu. Masz 2 minuty na każdego loda. 2 minuty to jest naprawdę mega dużo. Tak mi się wydaje. Dobra, uwaga. Tu jest telefon. Nie wiem, czy złapie mi fokusa. 4 minuty, czas, start. No, zaczynasz od tych samych kryjówek co poprzednio. Czemu nie? No nie, w sumie czemu miałabyś nie zacząć, nie? W sumie mógłbym tutaj schować, ale powiem ci tak. Postanowiłem, że ta kryjówka z tymi lodami też nie będzie zbyt łatwa, bo to są jednak dwa ostatnie lody, dwa, które najbardziej lubisz, więc postaraj się najbardziej, jak może. Nie, to jest cytrynowy, to jest ten, którego nie wziąłeś. W ogóle mogłabyś, ja je będę zbierał, żeby nie syfić. No, pomysłowo, na drzewach, bardzo wysoko, jakbym dał, to by było bardzo dobrze na ciebie. A no, wezmę go znowu też, bo bez sensu, żeby tutaj leżał. No co, może sprawdzić pod kamieniem. Na pewno. Myślisz, że tam nie schowałem? To nie sprawdzaj. Nie, sprawdzę. No to sprawdź. No widzisz? Ale to nie jedyny kamień. Może przeżyć całą górkę. Pamiętaj, że masz tylko 4 minuty na znalezienie dwóch lodów. Minęło ci prawie pół czasu już. Powiem ci tak, masz ostatnie 2 minuty na znalezienie dwóch lodów, więc powiem ci tylko tyle, że są przed domem, nie za. Oła, uderzyłem głową o to, oła! Ale się trzęsie! Nie ma! No to szukaj dalej! 50 sekund! O, jest znaleziony jeden lód ekipy! Dobra, no, no wezmę go, czemu go rzucasz? Porzucasz na pastę losy. Został ci ostatni lód ekipy do znalezienia. Czy znajdziesz ostatniego loda, czy nie? Nie. Myślisz, że nie? Powiem ci tak, podpowiem, minęłaś go już. Nie powiem, czy teraz, przed chwilą, czy już dawno, ale zostało ci 20 sekund. 20 sekund zostało ci. Uwaga, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Czas, stop. Stop. Uwaga, jesteś gotowa, żeby się dowiedzieć, gdzie był ostatni lód ekipy? Nie. Nie jesteś gotowa? Nie. Dobra, w każdym razie ja ci przekazuję twoją nagrodę. Proszę bardzo, dzisiaj wygrałeś 4 papierki po lodach ekipy. Lody ekipy są dalej moje. Bardzo śmieszne. Dobra, to chodź, pokażę ci ostatniego loda ekipy, gdzie był schowany. Ostatni lód ekipy w twoim ulubionym miejscu, czyli trampolina, nawet się wychylił. To jest ostatni lód ekipy schowany za siatką. Co, mogłaś poszukać lepiej, co? Minęłaś to kilka razy tutaj, byłaś co chwilę. Czyli nie wygrałaś tego loda ekipy. Masz 3 plus 4 papiery, który gdzieś porzuciłaś, nawet nie wiem gdzie. Jest tu? No, no dobra. No to w takim razie masz 4 lody ekipy, które znalazłaś, są twoje. A nie może być jeszcze trzecia runda? Nie, nie, trzecia runda już nie, bo nagrywamy już to ponad 20 minut, to już nam w zupełności wystarczy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinku, to koniecznie łapka w górę. Zapraszam na Instagrama do mnie, do siostry też możecie wbić, ona też ma Instagrama, więc jest link w opisie. Zasypcie ją tam lajkami. No i co, trzymcie się, do zobaczenia następnym razem. Pozdro, pa pa! Pa.